Poprzez jogę wspieram osoby, które chcą się poczuć lepiej, zdrowiej i szukają dla siebie takiej aktywności, która pomoże im nie tylko zadbać o swoje ciało, ale też znaleźć spokój i radość i nawiązać ze sobą więź. Zależy mi na tym, aby moi uczniowie osiągali dzięki jodze to, co uważam w niej za najpiękniejsze, czyli ciągły rozwój i możliwość podążania swoją własną ścieżką. Moja joga jest dla człowieka, a nie odwrotnie. Pokazuje, że ciało ma swoje ograniczenia, słabości i należy do nich podchodzić z szacunkiem. Pokazuje również, że dzięki systematycznej pracy ciało otwiera się na nowe możliwości, ale również to, że dla każdego joga będzie indywidualną ścieżką.